Dzisiaj zapraszam Cię do kuchni. Porozmawiamy o tym, jak wygląda bilansowanie dobre posiłków na dietach niskowęglowodanowych typu low carb. I sprawdzimy sobie też to w praktyce. Na koniec pokażę Ci, jak taki posiłek właśnie dobrze zbilansować. Zapraszam. Bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o low carb, to dobre bilansowanie posiłków pod kątem ładunku glikemicznego, szczególnie u osób, które mają jakieś problemy z gospodarką cukrową, czyli na przykład, nie wiem, mają insulinooporność, czy odczuwają senność po posiłku, no już nie mówiąc o chorobach metabolicznych typu cukrzyca. Jeżeli mówimy o ładunku glikemicznym, to nie mam na myśli tutaj tylko indeksu glikemicznego, to nie jest aż tak ważny element. O co chodzi z ładunkiem? Chodzi o to, żeby tak połączyć składniki w daniu, żeby nie mieć nagłego wyskoku glukozy we krwi, tylko zwolnić jakby to wydzielanie właśnie glukozy. Jak to robimy? No do węglowodanów dodajemy po pierwsze białko, po drugie tłuszcz i najlepiej też błonnik. Tak naprawdę wszystkie te elementy opóźnią nam ten gwałtowny wzrost i ten pobór energii będzie taki bardziej zbilansowany, zrównoważony. Za chwileczkę sobie sprawdzimy to w praktyce, zobaczycie jak to wygląda. Natomiast porozmawiamy sobie jeszcze, no właśnie, o tych makroskładnikach na dietach niskowęglowodanowych. Jeżeli chodzi o węglowodany, to przyjmuje się, że taka dieta z ilością węglowodanów do 100-150 gramów to jest jeszcze dieta niskowęglowodanowa. Natomiast czy Ty zjesz tych węglowodanów danego dnia 50, 80 czy 100, to tak naprawdę zależy od Twoich preferencji żywieniowych, od danego dnia i tego, jak on się potoczy nieraz, od tego, czy masz jakieś właśnie problemy z gospodarką cukrową, czy nie, czy jesteś może na redukcji i ograniczasz węglowodany, czy nie, chociaż to też nie jest konieczne, oraz od tego, jak dużo masz aktywności fizycznej. Tak naprawdę im więcej się ruszasz, tym zazwyczaj tych węglowodanów możesz zjeść więcej. Czy warto te węglowodany rozdzielić mniej więcej porówno na wszystkie posiłki? No uważam, że warto i właśnie dzięki temu, że je rozdzielimy i dodamy do każdego posiłku też źródła białka, tłuszczów, błonnik, no to mamy pewność, że też ten ładunek glikemiczny, o którym była mowa, będzie obniżony. Więc to są węglowodany. Jeżeli chodzi o białka, to tutaj nie ma jakby uniwersalnej zasady. Przyjmuje się, że przynajmniej 0,8 g białka na kilogram masy ciała powinien każdy człowiek spożywać. Natomiast to zazwyczaj jest za mało. Ja u moich podopiecznych, jak indywidualnie układam diety, raczej oscylujemy w okolicach 80, nawet 100 g białka na dzień. Oczywiście w zależności od zapotrzebowania, kaloryczności, a u osób z większą aktywnością nawet to białko się podnosi. Co jest ważne, to to, że w jednym posiłku rzeczywiście, jeżeli chcemy mieć optymalne wchłanianie białka, nie powinniśmy tak naprawdę przekraczać około 30, max 40 g białka. Czyli 30-40 g białka na posiłek, no i właśnie, jeżeli na przykład jesz 3 posiłki, no to wtedy daje Ci to właśnie w okolicach 100, pomiędzy 90 a 120 g. Oczywiście nasz organizm to nie jest matematyka i nie musimy tutaj mieć w kuchni kalkulatora non-stop, ale mniej więcej też pokażę Ci, ile to te 30 g białka właśnie może być i z czego możemy je pozyskiwać. I na koniec tłuszcze. Jeżeli łączymy tłuszcze bezpośrednio z węglowodanami, to najgorsze połączenie, jakie sobie możemy wyobrazić, to cukry proste i tłuszcze nasycone, szczególnie tłuszcze trans, czyli ten przysłowiowy batonik, no to nie jest dobre połączenie i też w naturze naturalnie nie występuje coś takiego jak połączenie cukru właśnie z tłuszczem nasyconym. Ale jeżeli bilansujemy sobie posiłki i dodajemy na przykład oliwę z oliwek, czy różnego rodzaju inne tłuszcze nienasycone, czy nawet też tam oczywiście pojawią się tłuszcze nienasycone, ale nie w takim przeważającej ilości, no to też będzie wszystko w porządku. Tylko pamiętaj, że na low carb no, to nie jest keto plus jem więcej węglowodanów, bo wtedy też już przeholujesz prawdopodobnie z kaloriami, jeżeli w ogóle nie będziesz mieć nad tym kontroli. Więc raczej jednak nie dolewamy po prostu tego tłuszczu do każdego posiłku, tylko staramy się to gdzieś wyważyć, zbilansować i to też za chwileczkę sobie zobaczymy. No dobrze, to przygotujmy sobie ten nasz talerz niskowęglowodanowy na bazie śniadania. To będzie mega proste śniadanie, dlatego że chcę Ci pokazać mniej więcej, jakie ilości, jakich produktów nam tutaj dobrze się komponują.
Zacznijmy sobie, jeżeli śniadanie, to od źródła białka i powiedzmy, że jajka tutaj będą źródłem białka. 3 jajka dają nam mniej więcej 20 gramów białka. Zobacz, to jest całkiem sporo, nie każdy te 3 jajka zjada, ale wiem też, że jest dużo osób, które jedzą nawet więcej niż 3 jajka. I to jest mniej więcej 20 gramów białka, a tak jak rozmawialiśmy, celujemy w no takie przynajmniej 20, a najlepiej 30-40 gramów białka na posiłek. Co jeszcze może być takim źródłem białka? No różnego rodzaju nabiał, na przykład skyr, i takie jedno opakowanie skyru to jest znowu około 20 gramów białka. Ryby typu szprotki czy makrela 100 gramów to też jest mniej więcej 20 gramów białka. Jeżeli bardziej jakieś danie obiadowe, czy ktoś jada mięso na śniadanie, proszę bardzo. Tu też mamy jakieś 100 gramów, to 20 gramów białka. A nawet strączki, jeżeli na przykład używasz właśnie na diecie low carb strączków, to też 20 gramów białka daje nam mniej więcej 100 gramów strączków. I teraz, jeżeli te jajka chcemy uzupełnić, to na przykład możemy je sobie uzupełnić albo jakimś nabiałem, albo chociażby orzechami, które też są źródłem białka. Tutaj mamy 30 gramów orzechów włoskich i takich 30 gramów orzechów dodaje nam około 6 gramów białka, więc to już się wszystko razem dość dobrze bilansuje pod kątem białka, ale daje nam też 18 gramów tłuszczu. Orzechy są produktem wysokokalorycznym i mają sporą ilość tłuszczów, oczywiście dobrych tłuszczów, no ale w kalorie nam się to wlicza. No dobrze, to co z węglowodanami? Jeżeli chcemy postawić na takie standardowe węglowodany, to możemy sobie na przykład do takiego szybkiego śniadania, wiem, że niektórzy lubią dodać pieczywo. Załóżmy, że to nie jest pieczywo keto, chociaż tutaj jest, ale ja nie mam w domu w tym momencie innego. Ale załóżmy, że to będzie jakieś, nie wiem, pełnoziarniste, razowe pieczywo. Mniej więcej 50 gramów takiego chleba daje nam około 25, czyli w zależności od rodzaju pieczywa, pomiędzy 20 a 30 gramów węglowodanów. No i znowu celujemy w te 30, powiedzmy, gramów węglowodanów na posiłek, jeżeli chcemy, żeby on był dobrze zbilansowany. Jeżeli nie chleb, to tutaj możemy sobie dać 50 gramów strączków, 50 gramów makaronu, bardzo znowu upraszczając, mniej więcej 50 gramów tego typu węglowodanów da nam około 30-40 gramów właśnie węglowodanów z tego produktu. A jeżeli na przykład nie chcę jeść chleba do śniadania, tylko wolę sobie zjeść jakiś owoc, no to po prostu po śniadaniu mogę sobie na przykład zjeść owoce i tutaj nawet 200 gramów owoców da nam taką samą ilość 20 gramów węglowodanów. Oczywiście to też zależy od owoców. I mamy już te węglowodany i teraz, no dobra, ale tutaj gdzie warzywa? I teraz zobacz, że warzywa typu papryka, warzywa typu pomidory, tak naprawdę to jest coś, co warto dodać do posiłku, bo to nam objętościowo zwiększa posiłek, dodaje nam też błonnika, ale nie dodaje nam kalorii. No i jak mówimy właśnie o tego typu produktach, to oczywiście różnego rodzaju zielenina, sałaty, to jest coś, co spokojnie możemy dodawać nawet w większych ilościach i nie zwiększy nam to kaloryczności posiłku. Natomiast już jeżeli chcemy tutaj dodać jakieś dressingi, dodać jakieś dodatki, to pamiętaj, że każde, nawet bardzo zdrowe tłuszcze, typu oliwa z oliwek, no to jedna łyżka mniej więcej takiego tłuszczu, możemy przyjąć, że to jest około 100 dodatkowych kilokalorii. Więc czy warto je dodawać? No oczywiście, że warto, ale jeżeli na przykład się odchudzasz, to pamiętaj o tym, że to są dodatkowe kalorie. Czyli już jak zobaczymy sobie teraz na to, co tutaj przygotowałam, to same jajka dają nam dobre białko, natomiast dają nam też już 17 gramów tłuszczów. Też dobrych, ale tłuszczów. Dodatkowo polałam sałatkę oliwą, to nam daje dodatkowych 10 gramów tłuszczu. I w orzechach mamy już 18 gramów tłuszczu, więc tego tłuszczu robi nam się no całkiem sporo. I taki posiłek to już jest mniej więcej 700 kilokalorii. Zobacz, że te produkty wysokotłuszczowe naprawdę nam dodają bardzo dużo kalorii. I jeżeli się odchudzasz, no to warto po prostu, szczególnie na diecie niskowęglowodanowej, zresztą na każdej, na keto również, zdawać sobie sprawę, ile tego tłuszczu jest. No dobrze, to jeżeli robimy coś na oko, to jeszcze raz podsumowanie, jak to liczyć. Jeżeli chcemy mieć dobrze zbilansowany posiłek, zarówno pod kątem białek, tłuszczów i węglowodanów, to zobacz. Chcę oscylować w okolicach 30 gramów białka. Biorę sobie 3 jajka, biorę sobie garść orzechów. To mniej więcej daje mi te 30 gramów białka, czyli to już jest około 120 kilokalorii.
Zakładam, że ten posiłek będzie też zbilansowany pod kątem węglowodanów. Węglowodany złożone w postaci pieczywa czy innych produktów, mniej więcej 50 gramów albo 100, a nawet 200 gramów owoców. I to znowu jest 30 gramów, czyli znowu 1 gram węglowodanów 4 kilokalorie, czyli 120 kilokalorii. Razem tu już mamy 240 kilokalorii. Tej sałaty nawet nie liczę, czy pomidorków, bo to jest dosłownie kilka kilokalorii. I jeżeli uzupełnię tłuszcze w taki sposób jak tutaj, no to 1 gram tłuszczu 9 kilokalorii daje nam to już posiłek w okolicach 700 kilokalorii łącznie. Jeżeli chcesz zobaczyć też przeliczniki z innymi produktami i przykładowe dania, to daj znać w komentarzu i przygotuję dla Ciebie taki materiał. No dobrze, to mamy za sobą takie podstawowe zasady komponowania posiłków low carb. Jeżeli chcesz zobaczyć, czy skorzystać z gotowego jadłospisu właśnie niskowęglowodanowego, to zapraszam Cię do mojego sklepu, gdzie możesz sobie taki jadłospis w jednej z trzech wersji kalorycznych kupić. A jeżeli ten temat właśnie diet niskowęglowodanowych Cię interesuje, czy potrzebujesz jeszcze jakichś innych treści, to daj znać koniecznie w komentarzu. Ja staram się wszystkie komentarze czytać i też tworzyć te materiały takie, których rzeczywiście najbardziej potrzebujecie. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam ciepło i do zobaczenia za tydzień. Cześć!